Ale mają przejebane. Już nie mogę się doczekać. Frajerzy. Witam was wszystkich. Jesteśmy na kwadratowej masakrze. I widzicie, tutaj przed nami piękne budowle. Kumpel tu się nie postarał. Zbudował łódkę i tu kolegę, który fajny fort zbudował, a tamto to też kurwa nie wiem co to jest. A teraz właśnie jesteśmy na moim dachu tutaj i tu będzie naprawdę bardzo fajnie, zobaczcie, tutaj nawet jest podpisany Aiden tutaj, wiecie. Nie mogę otworzyć drzwi, bo teraz wyłączyłem sobie interfejs i oprowadzę was po okolicy. Mamy taki piękny las i w tym pięknym lesie, otoczonym pustyniami i innymi biomami, takimi bardzo złymi, będziemy się budować, będziemy budować wielkie miasto. Zasady gry są takie, że każdy gra sam, każdy robi swoją bazę, każdy jest zdany na siebie, jest dozwolony handel, będziemy rozmawiać z innymi członkami, tylko wszyscy chyba jeszcze śpią. Nie wiem, kurwa, jest 19, a oni wszyscy śpią. Ta zabawa na pewno będzie zajebista. Tutaj fajnie sobie zbudowałem dom na piasku. Widzicie? Przepraszam za ten głos, ale ja wiecie, jestem taki trochę tutaj. Trochę wypiłem ostatnio i taki wiecie. Ledwo żywy jestem, tu na kacu nagrywam. Zapoznam was ze wszystkimi członkami tutaj. Znaczy no prawie ze wszystkimi, o kurde, potem da się wejść na dach, nie wiedziałem. Prawie ze wszystkimi, bo jednego tu nie lubię. Jeden w pierdol dostanie jak tylko wejdzie, kurwa, nie? Podpadł mi gościu, podpadł mi, ale zobaczycie. To wyglądało tak, że ja będę chciał zrobić coś tutaj bardzo, bardzo złego, ale nie takiego, że się obrazi. Nie takie coś, żeby się po prostu lekko zdenerwował i żeby było śmiesznie. Wiecie, takie trole tutaj, bo ja tutaj mam takie złe plany na tym serwerze, że ja będę tutaj grał tak bardzo bad guy, nie? Widzicie u mnie, jak tutaj jest przytulnie, wszystko pozamykane, oczywiście na kłódkę. Jakbyście chcieli wiedzieć, co jest za tymi drzwiami, to wam powiem, nic tu nie ma. Drzwi do jeziora, możemy się kąpać, wiecie, tak fajnie zrobiłem. I ogólnie to są okna, ale nic bardziej mylnego, bo ja zrobiłem dookoła takie mury fajne, więc przez te Windowsy nic nie będzie widać, a tam mam zajebiste podziemie i tam jest dużo, dużo rzeczy, ale to jest zamknięte i tego nie mogę wam jeszcze pokazać, bo to jest bardzo tajne, bardzo tajne. Póki co nie możecie wiedzieć, ale się wkrótce dowiecie i wszystko wam pokażę. Tak pokrótce wprowadzając, kurde, kumpel zamknął dom. Nie mogę sprawdzić, co on tam ma w środku, jestem ciekawy, co on tam ma. Możemy wejść tylko do tego, do tej łódki, kurwa. Nie wiem, co tu ma być. Jest jakaś taka nieudana łódka, taka jakaś kwadratowa, z drzwiami w ogóle. Może to Arka będzie Noego. Kto tam wie, kto tutaj gra, nie? No ja nie znam wszystkich, nie znam, dopiero się poznam z nimi. Ja tu przyszedłem, zbudowałem dom, a ich tu jeszcze nie było. To widzimy się za chwilę. Trzeba zrobić jakiegoś trola tutaj, koledze, bo naprawdę to baza mi się nie podoba. Ale zobaczę, może ktoś by mi pomógł, bo... Boże, boję się, jest noc, jest tak ciemno, nic nie widać. Może pójdę do tego, co ma tą dziwną chatę ze spikesami. Może on będzie, bo tutaj to wieje śmiercią. Boże, jak tu jest strasznie. Halo, halo! Sąsiad! Jesteś tam? A, dzień dobry. Tak, jestem u góry. Wpuść mnie, bo tu strasznie jest, k***a. Co by sąsiad chciał? No bo wiesz, bo ten sąsiad tu taki chuj domek ma obok, tą łódkę taką spierdoloną i szukam tutaj ludzi do pomocy. O, dziękuję bardzo. Żeby go tam jakoś spacyfikować, bo to jego tam gówno to jest jakiś brzyk. Krajobraz tutaj. No właśnie, no i jaki masz pomysł, co by można by było tam zrobić śmiesznego? Śmiesznego, nieśmiesznego, to mu walnijmy po prostu kutasa. O! To jest dobry pomysł! Tylko z czego zrobimy tego kutasa? Z filarów. W sumie? Szkoda, że nie ma wełny jak w Minecrafcie, kurde. Tak się zastanawiam, żeby to takie kolorowe było. Co? Jezu, jakie ty masz okulary takie, kurwa. Aż ci oczy wychodzą z orbity. Ty byś siebie widział. O, widać, że masz ten plusy, bo taki wielki gały masz teraz. I w ogóle nie mrugasz. Stary, coś ty brał.
Co ja brałem? Masz, łap. To ja brałem. O kurwa, jakaś woda. Co to jest? Nie wiem, ale dobrze działa. Oddaję, kurwa. Pierwszy raz to widzę w ogóle. Ja pierdzielę. Niezły towar. Myślisz, że lepiej będzie w nocy to zrobić, czy w dzień? Bo kolegi chyba nie ma nadal, bo do jego do domu nie jest trudno się dostać nawet i nie widziałem żadnych tam śpiących zwłok czy coś. Wiesz co, na moje jest na jakiejś wyprawie pewnie. Zaraz możemy się wybrać. Dobra. Póki jest czas, to możemy to zrobić. Ciekawe, czy mu się spodoba. Na pewno. No to nie wiem, to może po prostu zbudujemy z drewna takiego wielkiego penisa na środku jego łódki, czy chupie, co to jest w sumie. Dobra, no to wyruszamy, póki zombiaków nie ma, bo jak przyjdą, to nam wszystko popsują. Będzie. Dobra, jesteśmy przed jego domem. Tutaj w sumie nic się chyba nie zmieniło, chociaż wygląda jakby taki świeższy był, ale chyba to przez ten deszcz. Po prostu deski namokły. Boże, jakie to jest chujowe. Nie wiem, czy on tu basen chce zrobić, czy co? Jezu, jak tu jest ciemno. Ryby będzie hodował. Bez kitu. Tylko, że tu nawet się wędki nie da zrobić. Co za psychopata. I to jeszcze obok mojego domu z takim gównem. Co to ma znaczyć w ogóle? Aż tutaj mamy między nami takiego jednego ładnego, co się pięknie budował. Piękna... No tak, no ja tam wspominałem właśnie, że to zajebisty fort jest tam. Będzie. Ten fort jest zajebisty, ładnie wygląda tak na samym środku. Też mi się podoba, chciałem tam wejść nawet, ale kurde zakluczył się w środku. Może innym razem, jak wejdzie, to może nas oprowadzi tam na odcinku. O ten to na pewno nic tu nie trzyma. Chyba, że gdzieś tu kurde ziemniaki zakopał pod ziemią. Oj, sąsiedzie, ale to będzie zajebiście. Dobra, to trzeba zacząć budować tego zjebanego kutasa na środku. Nasz sąsiad jest tu bardzo pomocny, już myśli jak zrobić tego kutasa, już tutaj wymierza wszystkie ładnie bloczki i zaraz powstanie taka piękna statua. Tutaj walnij na środku, tutaj przez to, albo albo tutaj może, tutaj gdzie te deski są, żeby było łatwiej, bo taką dziurę brzydką zrobił. Też żeby to się nie zawaliło jakoś, nie? O, z filarów, w sumie to może fajnie wyglądać. Ciekawe, czy się wkurwi. Tylko nie mam pojęcia, jakby mu tutaj tych pięknych, durownych dżądrów zrobić. Kurde, ale taki mały trochę jest. Nie dodawaj. No w sumie masz rację, to w sumie taka obraza trochę powinna być. To trzeba zrobić takie... Albo może jest wykastrowany. Może nie ma jajec. Kurde, ale się zastanawiam, z czego by zrobić te jaja. Wygląda legitnie. Taki dosyć śmieszny w sumie, ale mam jeszcze jeden pomysł. Czekaj, skoczę na chwilę do domu. Muszę tutaj to jakoś udekorować jeszcze. He! Teraz jest zajebiście. Pod drzwiami. Pod drzwiami? Tutaj? No stoję. Stój tam, stój. Czekaj, patrz uważnie na Jestem ciekawy, co on zrobi. Tak, widziałem strzał. O, ale kurde, patrz co, żeś z niebem zrobił. Całe białe. Ja pitole. Ma się ten strzał. Ja pierdolę. Legendarny strzał wyleciał w kosmos. Teraz tylko czekać na reakcję, jestem ciekawy, jak zareaguje. Kurwa! Który to zrobił? To igracie się ten muzjady cholerne! Zobaczymy, czy będzie wam tak do śmiechu! Szarlatany! Gnity dworskie! Policzymy się jeszcze!